Witamy serdecznie. Rozmowna środa. Dzisiaj naszym gościem jest Andrzej Iglar. Cześć. Cześć, witam cię serdecznie. Witam wszystkich, którzy słuchają i oglądają naszą rozmowę. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na rozmowę. Może na początek powiesz nam coś o sobie, jak się zaczęła twoja historia, związana oczywiście tutaj z problemami zdrowotnymi. Ile miałeś lat wtedy? Zacząłem chorować w wieku 16 lat. Był to 2004 rok. Zacząłem chorować w zimie 2004 roku. Moja choroba, którą później zdiagnozowano, to jest arytmogenna dysplazja prawej komory. To była, bo ona była w starym stanie. No i objawiała się tym, że podczas treningów piłkarskich był okres przygotowawczy do nowego sezonu. Ciężko mi było po prostu dokończyć trening w dobrej kondycji. Ciężko mi było czasami nawet ukończyć pierwsze rozgrzewki, przebieżki, pierwsze sprinty bez jakichś tam zawrotów głowy. Po prostu miałem problemy kondycyjne. Jak się okazało, wynikały one z wady serca, która była przez pewien czas od urodzenia ukryta w moim przypadku. Czyli wcześniej do tego 16 roku życia nie miałeś żadnych objawów, czy coś już były takie sytuacje, gdzie można było podejrzewać, że coś się dzieje? Nie, ja nie odnotowywałem żadnych, nie czułem po sobie nic, żeby się coś miało złego dziać. Normalnie wszystkie okresowe badania były dobre. Chorowałem jak zwykłe dziecko na jakieś tam przeziębienia, katary. Nigdy nic poważnego ze moim zdrowiem się nie działo. Aż przyszedł ta fatalny koniec zimy, początek wiosny i te pierwsze treningi jeszcze na śniegu, próba zbudowania sprawności, próba pracy nad kondycją, żeby się dobrze przygotować do rundy wiosennej. No i niestety już no, ciężko mi było ukończyć treningi. Czyli tutaj gdzieś tam pierwsze takie objawy, co cię zaniepokoiło, to podczas treningu się to objawiło? Tak, podczas treningów. No często po treningach miałem tak, jak wracałem do domu, już tam rozebrałem się coś, szykowałem się do pod prysznic, żeby pójść. Często miałem złe samopoczucie, bóle głowy, mroczki przed oczami. No i po jednym z takich treningów postanowiłem udać się do lekarza rodzinnego u nas, do naszej przychodni najbliższej. No i akurat udało mi się tak, że lekarzem rodzinnym u nas była pani kardiolog, więc po zrobieniu badania EKG od razu zorientowała się, że mam częstoskurcz. Był to częstoskurcz nadkomorowy, bardzo szybki, około 250 uderzeń na minutę, momentami nawet szybszy. Od razu później pojechałem do szpitala na dalszą diagnozę. Akurat temat piłki nożnej jest mi bardzo bliski, ponieważ ja też przez kilkanaście lat grałem. Tak z ciekawości, jakbym mógł zapytać, na jakiej pozycji grałeś? Ja skrzydłowy na pomocy, na lewym skrzydle najlepiej się czułem. No Chociaż to tak. zawsze lubiłem zejść do środka, trochę na rogu szesnastki dośrodkować, uderzyć. To była moja ulubiona pozycja. Tutaj byśmy się dogadali, ale mielibyśmy problem, żeby w jednej drużynie zagrać, bo ja też grałem na lewym skrzydle najczęściej. Ale skrzydła są więc. Ale często też grałem z tyłu na obronie, więc myślę, że tutaj moglibyśmy się wymieniać, się rotować w trakcie meczu. Może kiedyś będzie okazja spotkać się na boisku. Mam nadzieję, że w przyszłości zostaną zorganizowane Mistrzostwa Świata w piłce nożnej dla osób po transplantacji. Także jeśli byłbyś zainteresowany, to może kiedyś będzie taka możliwość, żeby razem jeszcze zagrać. Kiedy się te objawy pojawiły, to od razu po tych badaniach do szpitala trafiłeś, czy jak później wyglądała ta diagnostyka? Karetką zostałem przewieziony od nas z przychodni do szpitala w Nowym Targu. Tam na oddziale kardiologicznym byłem przez tydzień i oni po prostu sobie nie dali rady ze stworzeniem odpowiedniej diagnozy. Do końca nie wiedzieli, co to jest. Po zrobieniu echa serca wiedzieli,
że prawa komora jest po prostu gigantyczna. Ona była 3 razy większa niż powinna być. No nie? Że prawa komora jest gigantyczna i niestety ich możliwości, żeby mi pomóc, żeby wdrożyć jakieś zlecenie, się skończyły i bardzo szybko, bo po tygodniu pobytu zostałem przewieziony do kliniki imienia Jana Pawła II w Krakowie. Tam już po kolei trafiłem na lepszych specjalistów, lepszy sprzęt, więcej możliwości diagnostycznych i tam po wykonaniu wszystkich możliwych badań, kilku rezonansów, zdiagnozowano arytmogenną dysplazję prawej komory. I już miałeś robione jakieś zabiegi w tamtym czasie, czy farmakologicznie cię leczono? W tamtym czasie od razu, w tym 2004 roku, zdecydowano się wszczepić mi kardiowerter. Wszczepili mi kardiowerter, ustawili leczenie farmakologiczne, no i w Krakowie przebywałem 4 tygodnie i po tym okresie już wróciłem do domu. Byłem wtedy w pierwszej klasie szkoły średniej, w pierwszej klasie technikum, więc wróciłem w maju, już niedługo miało być koniec roku szkolnego. Miałem bardzo dużo zaległości, dużo do nadrobienia, ale dzięki też wyrozumiałości nauczycieli udało się nadrobić zaległy materiał, no i skończyć tą klasę, zresztą jak i całą szkołę średnią. A jak ta sytuacja i wszczepienie tego kardiowertera, jak to wpłynęło na twoją taką psychikę, na nastawienie, podejście do życia? No jak leżałem na oddziale, no to zasypiałem, zawsze sobie myślałem tak, że kurczę, no marzyłem sobie, żeby się obudzić rano i żeby to wszystko się okazało tylko złym snem, że to mnie nie trafiło, że tak sobie myślałem, że jakie trzeba mieć szczęście, żeby akurat taka rzadka wada genetyczna we mnie wstąpiła, no i dużo takich pytań, no. Jeszcze pewnie nie był taki popularny internet w telefonach czy coś. Nie miałem możliwości nauczenia się, jak z tym żyć, ale dzięki personelowi szpitala poznałem jakieś tam obostrzenia związane z życiem z kardiowerterem, odnośnie dźwigania, usilania lewej ręki, żeby nie męczyć tego. No i tak później wróciłem do domu, to już człowiek mógł poszukać jakiejś literatury, żeby zaczerpnąć trochę, jak z tym żyć, z czym to jeść. A czy poznałeś jakieś inne osoby z podobnymi doświadczeniami? W tamtym okresie jeszcze nie. W tamtym okresie jeszcze nie. Znaczy się, jak jeździłem do kontroli, z początku co miesiąc, później co 3 miesiące, następnie co pół roku, no to w poczekalniach, wchodziłem do poczekalni, pytałem się, kto jest ostatni. No to wszyscy tak patrzyli na mnie z wielkimi oczami, że gdzie taki młody pacjent, pewnie jakiś dziadek czeka w samochodzie, aby idzie przypilnować kolejki, czy ta pana. Ja mówię, że ja będę czekać też, pan stąd tutaj w kolejce. No i z reguły to było pacjenci zdecydowanie starsi ode mnie, z różnymi rozrusznikami, czy też kardiowerterami. Później poznałem kilka młodszych osób w moim wieku. Też utrzymywaliśmy kontakt telefoniczny. Wymienialiśmy się spostrzeżeniami, jak żyć, co robić. No, taki kontakt z pacjentami obarczonymi podobną chorobą dużo pomaga człowiekowi. Tak, tak. Myślę, że to jest duże wsparcie. Też czujemy, że nie jesteśmy z tym do końca sami, że ktoś podobne ma takie różne sytuacje i problemy jak my. A też jestem ciekawy, jak to wpłynęło na sport, bo rozumiem, że już nie było mowy tutaj z kardiowerterem o graniu w piłkę nożną. W tamtych czasach z kardiowerterem nie można było grać w piłkę. W ogóle wszystkie trzeba było zrezygnować ze wszystkich sportów kontaktowych. Wszystkie kontaktowe poszły na bok. W ogóle jak normalny nastolatek lubiłem pograć w siatkówkę, w kosza. Wiadomo, ruch zawsze mi towarzyszył. No ale nic straconego. Zawsze mogłem chodzić z kolegami na trening, pokopać trochę, postrzelać na bramkę, czy porzucać do tego kosza. Mniej inwazyjnie, mniej kontaktowo. Zawsze jakiś ruch, czy też rower, rolki,
jest wiele innych możliwości, ale już w rozgrywkach żadnych wiadomo nie można go postartować oficjalnie. To tutaj też widzę, że podobnie jak ja akurat nie mogłem się pogodzić z tym, jak już w pewnym momencie gdzieś tam mi powoli zabraniano grania, bo ja jak najdłużej starałem się uczestniczyć właśnie w takich rozgrywkach, powiedzmy zorganizowanych w meczach i tutaj z trudem, ale no też w pewnym momencie musiałem już się ograniczyć tylko do wyjścia po prostu z kolegami na boisko, już bez udziału w takich meczach o punkty. No pamiętam, że nawet miałem kilka dni takich, że się całkowicie zamknąłem i płakałem. No, tutaj z tego co myślę, znalazłeś sobie po prostu też jakieś inne aktywności, które ci pomagały. Na szczęście nie musiałeś całkowicie z tego wszystkiego rezygnować. No tak, trzeba czegoś poszukać dla własnego zdrowia psychicznego. Wiadomo, teraz z perspektywy czasu inaczej na to patrzę, ale wtedy też był ten okres buntu, że ja chcę iść, że tu tam, no ale jeździłem z kolegami na mecze, zawsze im towarzyszyłem w busie, na wyjazdach, na meczach domowych. To nigdy nie opuściłem tej grupy ludzi i dobrze było, fajnie. Oni też rozumieją sytuację również jak ja, ale zawsze tak człowiek stoi z boku tego boiska, to noga się rusza, że sam by kopnął piłkę. No, pamiętam, ja akurat też właśnie cały czas gdzieś tam uczestniczyłem w życiu drużyny i przez pewien czas po prostu byłem jako powiedzmy kierownik drużyny, wypełniałem te wszystkie protokoły i pomagałem. Także to fajnie, że gdzieś tam w pewnym stopniu możemy czuć się, że dalej jesteśmy potrzebni, bo myślę, że to jest właśnie ważne takie poczucie i zainteresowanie też innych ludzi. Myślę, że tutaj się zgodzisz z tym. No tak, oczywiście. No, człowiek bardzo lubi się czuć potrzebny i spełnia się w tym, tak jak my kiedyś związani aktywnie ze sportem. To zawsze gdzieś tam blisko tych swoich drużyn jesteśmy. Zawsze człowiek sprawdza wyniki, nawet jak już nie gra, czy nie uczestniczy, czy aktywnie w tym życiu drużyny, to zawsze tam na tabelę spojrzy, zobaczy, kto strzelił bramki. Ja też później będąc już po transplantacji, to też koledzy tutaj reaktywowali naszą drużynę seniorów i też tam byłem kierownikiem drużyny, to wiem jak wypełnić protokół, odebrać od sędziów, wypłacić. No i też przez 2 sezony byłem trenerem drużyny Żaków. Trenowałem dzieciaki, dużo frajdy mi to sprawiało, przyjemności. I do dziś jeżdżę z synem, chociaż on już gra w innej drużynie. Jeździmy na każdy turniej, obserwuję. Jest to niezwykła przyjemność patrzeć na jak rozwijają się dzieciaki, jak grają, no niesamowite talenty. Sobie porównam do nas, jak byliśmy w ich wieku, no to niektórzy, żeby tylko dopisało zdrowie i były chęci, to może zobaczymy ich w telewizji na boiskach Ekstraklasy. No tutaj myślę, że fajnie, że też o tym wspomnieliśmy, że choroba i tutaj różne operacje, gdzieś tam jak mamy różne pasje, to nie wykluczają nas z nich całkowicie, a możemy po prostu podejść trochę od innej strony do tego i również cały czas w tym uczestniczyć i żyć tym, więc to jest bardzo fajne. No i oczywiście zachęcam każdego, żeby właśnie te pasje swoje pielęgnować, niezależnie czy będziemy zawodnikami, trenerami, kibicami, czy tutaj w różnej formie angażowali się w nie. A powiedz mi później, jak żyłeś już z tym kardiowerterem, czy miałeś jeszcze jakieś dolegliwości i jak długo było wszystko ok? To było okresami. Raz było dobrze, raz było gorzej. Z reguły u mnie funkcjonowanie z kardiowerterem opierało się na odpowiednim poziomie we krwi, potasu i magnezu. Jeżeli zapadła mnie jakaś choroba, czy tam złapałem jakieś wymioty, biegunkę, poleciał potas, magnez, zaczynały się salwy, często skurczy, które kardiowerter regulował poprzez kopnięcia, nie? Salwami prądu powstrzymywał to serce przed tym często skurczem, nadając rytm zatokowy. No to są uderzenia kardiowertera, są bardzo traumatyczne.
człowiek zawsze ma to z tyłu głowy, że może strzelić, no ale... Często miałeś takie uderzenia? Z początku mojego chorowania rzadko. Wszystko było w porządku, wszystko było dobrze. Podczas mojego chorowania do przeszczepienia miałem wymieniane 3 razy kardiowerter, no i raz miałem cały zestaw, czyli kardiowerter razem z wycinaniem elektrod z serca, bo jedna z nich się uszkodziła i trzeba było przeprowadzić zabieg usunięcia również elektrod. Więc tak, taki kardiowerter, jeżeli mamy w ciele, czy on jest jakoś odczuwalny, czy w ogóle nie czułeś, że masz coś wszczepione pod skórę? Znaczy się... Można dotknąć to miejsce, czuć go, że on jest pod skórą, oczywiście czuć, bo skóra nie jest pancerna i można wyczuć kardiowerter, no ale normalnie funkcjonując człowiek nie zwraca. Na przykład ja nie myślałem o tym, że mam na obojczyku wczepiony kardiowerter, nie przeszkadzał mi w niczym. Po prostu dźwigając coś, czy robiąc jakieś wysiłkowe prace, czy coś, zawsze uważałem, żeby nie wysilać tej lewej ręki, żeby większy ciężar zawsze był z prawej strony. I ostrożny byłem, żeby się, wiadomo, jakoś ryzykownie nie przewrócić, czy coś, żeby nie mieć jakiegoś szarpnięcia, żeby po prostu nie uszkodzić tego zestawu, żeby uderzenia jakiegoś nie złapać w tą stronę czy coś. I kiedy się zaczęły już jakieś, powiedzmy, takie problemy, że ten kardiowerter już nie był wystarczającym dla ciebie, powiedzmy, takim wzmocnieniem, i kiedy się pojawiło pierwszy raz temat transplantacji? No miałem taki bardzo zły okres. Jak tylko skończyłem 30 rok życia, no coś... w moim zdrowiu krachnęło i to tak konkretnie. W ogóle straciłem apetyt do jedzenia. Kardiowerter strzelał mnie raz za razem. Pewnego razu w pracy kopnął mnie, w ciągu pół godziny zanotowałem 9 uderzeń. No, zdziwili się lekarze, że nie straciłem przytomności, no ale po prostu no, 9 strzałów złapałem. Nie mogłem wtedy po tym wszystkim lewej ręki podnieść do góry. W głowie mi się kręciło. I to wszystko jeszcze wydarzyło się w pracy. Tam 7 czy 8 osób patrzyło na to. W ogóle w szoku. Wiedzieli, że mam kardiowerter, że coś takiego się może stać, ale jednak widząc to, chyba trochę ich przerosło. No i ja też tak, kurde, leży człowiek taki wystrząsany tym prądem i myśli sobie, no to kurczę, znowu wygrałem ze śmiercią, bo często skurcze niestety mogą zabić człowieka. Kardiowerter zrobił dobrą robotę, myśli sobie, ale z drugiej strony myśli sobie, no ale czemu tak mocno, no nie? A jak te osoby, które wtedy były z tobą, jak zareagowały? Znaczy się wezwali pogotowie oczywiście, karetkę wezwali i ułożyli mnie należąco w takim miejscu, żebym miał spokój. No i tam pytali się mi, czy potrzebuję wodę, czy coś, czy dokumenty mi przynieść, jak mogą pomóc. No to i mówiłem, że po prostu potrzebuję trochę spokoju, napić się kilka łyków wody, pooddychać świeżego powietrza, żeby złapać trochę. No i przede wszystkim chyba w głowie musiałem też uspokoić myślenie. No bo przychodzą różne scenariusze człowiekowi do głowy, że co to będzie dalej, no nie. No ale... Ciężko mi sobie wyobrazić, nigdy nawet nie widziałem, nie byłem przy takiej osobie, kiedy właśnie były te kopnięcia, te uderzenia. Także to no, naprawdę to ciężko mi powiedzieć, o czym można myśleć w takiej sytuacji. I wtedy jak trafiłeś karetką do szpitala, to jaka była diagnoza, co powiedzieli, że coś już się tam poważniejszego zadziało? Trafiłem do Nowego Targu na oddział ratunkowy, no i poleciał jonogram na łeb, na szyję, potas, magnez, były bardzo niskie wartości, nie wiadomo czemu. Zostałem napompowany kroplówkami, no i resztę przedzwoniłem do swojego lekarza do Krakowa i polecił przyjechać na konsultację w celu omówienia prawdopodobnej ablacji.
bo był plan, żeby spróbować wypalić te ogniska, które tworzą często skórz podczas zabiegu ablacji. No i za jakiś czas, za kilka tygodni pojechałem do Krakowa. Niestety moja woda tak to serce zniekształciła i taka duża była ta prawa komora, więc oni stwierdzili, że raczej nie podejmą się tej ablacji i istnieje, że mógłbym jechać, spróbować to zrobić do Warszawy. Do Warszawy, ale i wtedy też pierwszy raz usłyszałem od pani doktor, która się mną opiekowała, że można by rozważyć temat transplantacji serca. Znaczy się ja... Wcześniej spotkałeś się z tym tematem? Tak. Zaczynając chorować, poczytałem trochę o arytmogennej dysplazji, głównie z książek. I wiedziałem, że ta choroba... wyleczyć się z tego nie da, bo nie mogą zmniejszyć chirurdzy komory i szyć na nowo, że jeżeli ta choroba zacznie przyspieszać, to jedynym ratunkiem jest transplantacja serca. Okej, czyli gdzieś z tyłu głowy miałeś już taką świadomość, że może dojść do tego. Tak. Wiedziałem o tym, tylko że zawsze myślałem coś takiego, że jeszcze nie teraz, że jeszcze może jeszcze uda się pożyć coś z tym sercem. No to był taki trochę ciężki okres w naszym życiu, w życiu mojej rodziny najbliższej, no bo trzeba było się zdecydować, czy zostać już. Dostałem propozycję od docenta Wierzbickiego z Krakowa, żeby zostać już na oddziale i poczekać na nowe serce. Okej, czyli już wtedy po tej sytuacji w pracy, jak trafiłeś do szpitala, to już zostałeś w nim? Tak, bo pojechałem do Krakowa na konsultację odnośnie ablacji. Byłem spakowany na tydzień. Miałem rzeczy na tydzień, przygotowane na tygodniowe pobyty w szpitalu. No i po rozmowach tam z panią psycholog, z lekarzami zdecydowaliśmy się, że zostanę i wpiszą mnie na listę osób oczekujących zostanę czekać na nowe serce, że zostanę na liście pilnej. Jak długo czekałeś? Trafiłem do szpitala w maju w 2008 roku na oddział transplantacyjny. Serce dostałem 30 października tegoż samego roku. Pół roku czekałem na serce. Pół roku w szpitalu codziennie z pompą infuzyjną, moim ulubionym towarzyszem spacerów, moim pieskiem. No i całe pół roku przebywałem na oddziale transplantacyjnym w Krakowie. Fajnie tak się słucha. Podejrzewam, że wiele osób słysząc taki temat nie wyobraża sobie, że ktoś mówiąc o tym może się uśmiechać. No z perspektywy czasu można. To jest zawsze doświadczenie życiowe. Człowiek poprzez nabieranie doświadczeń życiowych, które czasami potrafią nas konkretnie przeorać, jest później silniejszy, potrafi więcej znieść, analizuje różne sprawy inaczej, docenia bardziej to, co ma, docenia proste rzeczy. Te rzeczy są bardziej wartościowe, cenne dla nas, bezcenne nawet niektóre. Więc z perspektywy czasu można się uśmiechnąć na taki pobyt. Przez te pół roku, jak czekałeś na nowe serce, czy miałeś jakieś takie gorsze momenty, sytuacje w szpitalu, czy w miarę stabilna była ta twoja sytuacja przez ten okres? Znaczy z tym sercem nic złego się nie działo. Kardiowerter nie musiał ingerować ani raz. Często skurcze ustały, bo moje serce było wzmacniane cały czas bardzo dobrymi lekami podawanymi z pompy infuzyjnej, która uprzykrza życie na normalnym funkcjonowaniu, ale dla serca działała zbawiennie, pomagała mu, wzmacniała go. Ja mój pobyt, całe te pół roku, tak chronologicznie układałem w sobie
pod względem wydarzeń sportowych. To był 2018 rok. Na oddziale oczywiście mieliśmy klub kibica. Zaczęło się, trafiłem w maju, no więc tam był finał Ligi Mistrzów. Liverpool grał z Realem. To był ten słynny finał, w którym Sergio Ramos ciosem karate przez ramię przerzucił Mo Salaha. Ja to teraz definiuję, no nie, że pierwsze było to Champions League, później były Mistrzostwa Świata w Rosji. No i to były jedyne Mistrzostwa Świata, gdzie obejrzałem wszystkie mecze od deski do deski. Oprócz trzeciej kolejki fazy grupowej, gdyż tam są dwa rozgrywane równolegle, żeby nie było przekrętów, ale tak obejrzeliśmy z kolegami wszystkie tenkie mecze. No i później niestety, później na jesieni przyszedł gorszy okres, przyszła taka chandra jesienna. Ja przez cały czas przebywania w szpitalu dużo czytałem, bardzo dużo czytałem. Jestem fanem kryminałów polskich i mnóstwo książek pochłonąłem. Później jakoś tak straciłem werwę, jakiś animusz, o ile można mówić, przebywając w szpitalu o animuszu, ale przyszła jesień, przyszła taka chandra, te dni zrobiły się bardzo szare, ponure. No i dopadła mnie niestety depresja. Depresja, coraz częstsze myśli, różne myśli. Od takich myśli, że wyjdę na własne żądanie na weekend do domu chociaż, żeby zmienić otoczenie. A z drugiej strony to myślał, a jak to serce się trafi akurat teraz? Zmienią mi kwalifikacje, nie będę na pilnej liście, tylko na domowej na te dwa dni. Akurat może to moje pójdzie do kogoś innego, uratuje inne życie. No i różne człowiek miał myślenia. Też w tamtym okresie krakowski szpital miał chyba taki ciężki okres, bo od maja do października, od kiedy ja byłem na oddziale do października nie przeprowadzono ani jednej transplantacji serca. O, no to długi okres czasu. Tak, był bardzo zły okres. W maju, jak trafiłem na oddział, akurat przeszczep miała koleżanka Madzia. Ona zjechała z przeszczepu, bardzo dobrze wróciła do zdrowia. No i od jej serca do mojego październikowego nie było ani jednej transplantacji serca. Chciałbym cię jeszcze zapytać, bo w czasie, kiedy przebywałeś przez te pół roku w tym szpitalu, miałeś w tym czasie już dziecko, tak? Tak, tak. Mieliśmy syna. Patryk miał wtedy 3 lata, 3,5. W grudniu skończył 18. Musiałeś bardzo tęsknić. Podejrzewam, że podobnie też on. Jak sobie radziliście z tą rozłąką? Tak jak tylko na to pozwalały warunki. Czasami żona przyjeżdżała z synem do mnie. Schodziliśmy do bufetu, do jakiejś sali odwiedzeń i tam siedzieliśmy, przebywaliśmy. No ale to były ciężkie spotkania. Ciężko w ogóle rozmawiać z najbliższymi. Siedzą w szpitalu, a pożegnania to już w ogóle jest dramat. No nie? Jako ojciec, jako głowa rodziny, to trzeba było być bardzo silnym, żeby tam nie uronić łzy, wytrzymać to pożegnanie, później wrócić na tą salę i kontynuować ten codzienny rytuał tej kolacji czy obiadu, wizyty, leki, zmiana leku w pompie. No to był ciężki okres. No i też rozmawialiśmy na Messengerze, czy tam żona wysyłała mi filmiki, bo syn był wtedy w przedszkolu, czyli pół lata, roku miał w przedszkolu, był, wysyłała mi filmiki, jak recytuję wiersze, jak śpiewałem piosenki. Na pewno też dodawało ci trochę energii i wiary w to, że jednak cały czas czekałeś i wierzyłeś. Tak, no to było dla mnie najważniejsze. Miałem dla kogo walczyć, miałem do kogo wrócić. I wiedziałem, że oni czekają na mnie. Wiedziałem, że jest sens tego pobytu tam. A pamiętasz ten dzień, kiedy otrzymałeś informację, że jest serce dla ciebie?
Doskonale pamiętam. Była wtedy u mnie żona, była wtedy żona u mnie i był bardzo brzydki dzień. Był dzień deszczowy. Była wtedy razem z tobą, kiedy tą informację dostałeś? Znaczy się, ona już wyjechała do domu, bo musiała wrócić do nas. My mieszkamy na południu Polski, we Frydmanie. Musiała wrócić do domu, żeby syna odebrać z przedszkola tam i zająć się nim po prostu domem. Siedzieli, był bardzo brzydki dzień, wieczny, deszczowy, zimny, paskudny dzień. Siedzieliśmy sobie tak też obok, w takim holu obok wind. No i tak siedzimy sobie i tam przechodził akurat docent Wierzbicki, coś tam zagadał do nas, zawsze coś żartobliwie, coś, żeby poprawić humor. No i resztę tak mówi, coś tak zmrużył oko i mówi tak, a pani to już może, jak jest taka brzydka pogoda, to niech pani nie jedzie do domu. No i my żeśmy jeszcze tego nie wyłowili wtedy. Nam się ta rozmowa przypomniała troszkę później, bo to było przed południem jakoś. No i jakoś około 14 godziny 30 października, około 14, dowiedziałem się od pani psycholog, że od rana jest dla mnie serce. Oni go obserwują. No i tam rozgrywały się te telefony między koordynatorami i no bo to jest skomplikowana sprawa, żeby logistycznie wszystko ogarnąć. Tak. I ja wtedy już zadzwoniłem do żony, ona już była w autobusie z Krakowa do Nowego Targu, no i mówię jej, że jest serce. A ona mi mówi, no tak coś czuwa chyba. No i później przyszedł zaraz później po pani psycholog przyszedł docent i powiedział, że jest serce i że w nocy robimy transplantację. Powiedział tak, że około 22 będziemy się przeszczepiać. Nastąpiło przygotowywanie do tego zabiegu. Ja oczywiście adrenalina skoczyła. Jak mrówka chodził tam i z powrotem dreptał nogami, wiadomo, już zero jedzenia, ale jeżeli coś do picia, to tylko wargi zwilżyć. Oczywiście golenie całego ciała, jeden prysznic, zmiana piżamy szpitalnej, drugi prysznic, zmiana piżamy. Przed transplantacją też odpowiednio wcześniej tam panie pielęgniarki pobierały dość sporo krwi, dość sporo próbówek do badań, żeby wykluczyć chyba wszystkie możliwe stany zapalne i choroby świata, bo tamtej krwi było dość sporo. No i tak, dostałem tabletkę głupiego Jasia, no i mówią mi, żeby siedzieć sobie na sali, wtedy później przyjechała do mnie żona jeszcze wieczorem, tak? Dzieci zostały pod opieką rodziny i przyjechała żona, no i już tak czekaliśmy na ten moment, kiedy mnie zaproszą na tą salę operacyjną, no ale jak to w życiu bywa, różne opóźnienia były, coś tam przy pobraniu innych narządów się pewnie komplikowało i zamiast 30 października poszedłem o wpół do drugiej w nocy 31. Zostałem zabrany z oddziału. Pamiętasz rozmowę z żoną już przed jakby samą operacją, te słowa, co ty powiedziałeś, co ona do ciebie powiedziała? Pamiętam, doskonale wszystko pamiętam. Ja mam, ja byłem niezwykle spokojny. Podczas tego pobytu, półrocznego pobytu w szpitalu, nasłuchałem się setek opowieści ludzi, którzy przyjeżdżali na kontrolę, żeby się spada ludzi po transplantacjach żyjących już ponad 20 lat z nowymi organami, z nowym sercem. Nasłuchałem się mnóstwo rozmów, jednych przerażających, innych bardzo optymistycznych i jakoś tak miałem ogromną wiarę w tych lekarzy. Zaufałem im. Zresztą każdy ich pacjent idący na transplantację bezgranicznie ufa swoim lekarzom, ale miałem taką pewność, że to są świetni specjaliści i w 100% byłem pewny, że otworzę oczy, że się obudzę. I taki spokój sobie miałem. Być może to też był spowodowany tymi lekami uspokajającymi, ale ja pamiętam taki
taki spokój, taką pewność siebie i wiarę w tych ludzi. Byłem po prostu ich pewny, pewny ich, że to są fachowcy i zrobią bardzo dobrą robotę. Ostatnio rozmawiałem z Agnieszką i ona mówiła, że jak już powiedzmy odzyskała świadomość, że już słyszała, czuła, ale że na początku bała się otworzyć oczy już po operacji, bo bała się, co zobaczy. A ty pamiętasz, jaka u ciebie była taka pierwsza reakcja, jak się wybudziłeś? Pamiętam, tak. Pamiętam moment, podczas wybudzenia przypomniało mi się całe szkolenie lekarza anestezjologa, który był u mnie przed przeszczepem i mówi, żeby nie panikować, tylko próbować wypluć. No i otworzyłem oczy, no i jakoś tą rurkę wyciągli. No i pierwsze pytanie, czy jak mam na imię, czy wiesz, kto jesteś, czy wiesz, jaka jest data. No, na wszystkie pytania mi się dobrze udało odpowiedzieć oprócz daty, bo okazało się, że tam miałem taki incydent po transplantacji, że otworzyło się jakieś naczynko w okolicy serca i musiałem wrócić z powrotem na salę i zamiast być w narkozie te kilka godzin, ja byłem kilkanaście. Jeden dzień ci uciekł? Tak. Machnąłem się z datą o jeden dzień. Obudziłem się we Wszystkich Świętych, a miałem się obudzić 31 października, a obudziłem się we Wszystkich Świętych. A więc tak, Wigilia Wszystkich Święta Zmarłych jest dla mnie świętem życia. Taki paradoks trochę. Też świętujesz dwa razy urodziny? Tak, no, każdy świętuje dwa razy urodziny. Zawsze jest jakieś ciastko na tą okazję, jakiś torcik. Oczywiście, to jest poważna data. A czy masz wiedzę na temat płci lub wieku swojego dawcy? Wiem tylko, że serce przyleciało z Poznania. Przyleciał z Poznania od mężczyzny, więcej nie pytałem. Po prostu przyjąłem taką strategię, że biorę co dają, a wiem, że dali dobre, bo wcześniej odrzucili cztery serca, które miałem przypisane. Oczywiście o tych odrzuconych sercach dowiedziałem się po transplantacji, więc i wiem, że wybrali dobre i nie drążyłem tego tematu, po prostu wziąłem co dali, wykorzystuję ten piękny dar, tą wspaniałą decyzję rodziny dawcy, która musiała pogodzić się ze stratą swojej ukochanej osoby. No i oczywiście jestem im niezwykle wdzięczny, że postanowili przekazać te organy, żeby móc ratować innych ludzi. Pamiętasz już powrót do domu, takie pierwsze dni, tygodnie, miesiące, jak już wracały siły i mogłeś już więcej czasu z synem spędzać? No pewnie, bo oczywiście, że pamiętam. No, wróciłem do domu równo miesiąc po transplantacji. Cztery tygodnie po transplantacji, 28 listopada, dostałem wypis ze szpitala, wróciłem do domu, jadąc do domu. No już człowiek tak bardzo sentymentalnie do tego pochodzi, gdyż ja mieszkam w górach i już tam dojeżdżając do Nowego Targu, człowiek widział zarys Tatr, widział te kształty, już się robiło ciemno, nie było dobrze widać, no ale wiedział człowiek, że jest tam Kasprowy Gerlach, Krywań, w których miejscach mniej więcej się znajdują i no to super to było uczucie. No jeszcze po drodze poprosiłem, bo przyjechała po mnie żona ze szwagrem, poprosiłem, no i z synem też, tak? Poprosiłem ich, żebyśmy zanim do mnie do domu pojedziemy, żebyśmy się zatrzymali u dziadka mojego i babci. Byłem się pokazać dziadkowi, bo to była dla mnie bardzo ważna osoba. Niestety teraz już nie żyję od 3 lat, ale bardzo ważne dla mnie było tylko tyle, że wyszedłem z samochodu, zastukałem mu na okno w kuchni, pokazałem się w szybie. No i mam nadzieję, że nie miał wtedy żadnych palpitacji ani ten, ale głęboko byli zaskoczeni, gdyż myśmy trochę ukryli ten mój powrót do domu przed rodziną, bo
niespodzianka była. Dla mnie też on był niespodzianką, no bo miałem wychodzić w poniedziałek po weekendzie, no ale przy obchodzie w piątek docent stwierdził, że ten chłopak jest zdrowy i wypiszcie go do domu, więc ja szybko telefon i organizujemy transport, no nie? No i teraz tak, niespodziankę z powrotem. Miałem opowiedzieć, co tam robiliśmy. No i oczywiście w domu, no to wielka niewiadoma, no człowiek się bał, co i jak, no ale nie ma przyjemniejszej rzeczy niż kąpiel we własnej kabinie prysznicowej, niż sen we własnym miłym łóżku po tak długiej przerwie, no to jest czysta przyjemność, móc zasnąć we własnym łóżku obok ukochanej osoby, wiedząc, że za ścianą śpi twój syn. To jest fantastyczna sprawa. Fantastyczna sprawa. Jak dużo czasu minęło, kiedy już tak poczułeś się silnie, że już faktycznie tak jesteś zdrowy, czy od razu miałeś tak, że już obudziłeś się po operacji i wiedziałeś, że już jesteś zdrowy? Nie, no bo początki są ciężkie. Te pierwsze kilka dni na intensywnej terapii są trudne. Człowiek jest opuchnięty, w ogóle ciało jest dziwne. Ja patrzyłem na swoje ręce, na łokcie, gdzie po wpompowaniu tylu płynów, tymi wszystkimi pompami, ja nigdy nie miałem żadnych opuchlizn, ja nigdy mi w kostkach woda nie stała, nigdy nie miałem żadnych tego typu rzeczy. Jak zobaczyłem swój biceps, no to mówię, kurczę, no Pudzian, bój się, bo jest siła. No, niestety, no, tak wygląda pacjent po transplantacji i no to jest ciężkie, no wiadomo, bólu nie ma jako takiego, bo też jest się rozprysowanym odpowiednimi lekami, no ale jest to trudne jest, bo wiadomo też ograniczonym jest się ruchowo, nie można siadać, nie można wstawać, wszystko na pół leżąco albo na leżąco. Też ta rutyna intensywnej terapii też jest trochę ciężka, bo tam cały czas się świeci światło, cały czas chodzą monitory, dożył jest bezwkucie centralne wpompowywane, są leki z 12 strzykawek od razu, więc co parę minut któraś się kończy, co kilka minut jest przy człowiekowi pielęgniarka, która ją wymienia, a poprzedza tą wymianę oczywiście alarm z pompy infuzyjnej, więc momentów pamiętam na drzemkę, ten dźwięk do dziś. Tak, momentów na drzemkę jest niewiele, ale tam człowiek wie, na przykład mawia sobie, że musisz zjeść, musisz ćwiczyć, bo oczywiście przychodzi rehabilitant, wykonuj te ćwiczenia, nic więcej, co on powie, tyle co trzeba, ćwiczenia ruchowe i systematycznie, powoli, nie wyprzedzając żadnych faktów, to co mówią, że żeby robić, trzeba robić po prostu. Do takiej większej aktywności kiedy wróciłeś? Na wiosnę już jeździłem na rowerze. To było, wróciłem końcem listopada, może w kwietniu. W kwietniu po 5 miesiącach jeździłem na rowerze. Zaczęliśmy z żoną z kijkami chodzić, Nordic Walking. Bardzo to polubiliśmy. W ogóle świetna aktywność, polecam wszystkim. Na świeżym powietrzu. Jak najbardziej. No i oczywiście. Tak. Jak już dzisiaj po takim dłuższym okresie czasu, jak u ciebie z aktywnością, z takim już pełnowartościowym życiem? Jest bardzo dobrze. Super. Jest po prostu. Chodzę z kolegami na piłkę z pracy. Jak tylko zdrowie pozwoli i jest czas wtedy wyjść, nie ma jakichś zdań przy dzieciach. Gramy w piłkę, jeżdżę na rowerze, jeżdżę na rolkach. Szczególnie lubię jeździć w nocy. Nocna aktywność to jest dla mnie. Wyjeżdżam na rolkach po 21:00. Mieszkamy nad jeziorem. Wokół tego jeziora jest zrobiona ścieżka rowerowa. Veloczorsztyn i ja sobie tam w nocy pomykam na rolkach. To jest,
To jest bardzo przyjemna rzecz. Jest trochę niższa temperatura w lecie. Z czołóweczką na głowie kilka kilometrów zawsze przyjemnie jest przejechać. No to świetnie, świetnie, super, że dbasz, pamiętasz o aktywności. A jeszcze chciałem zapytać, mówisz, że w górach, w okolicy blisko gór mieszkasz. Czy słyszałeś o naszej akcji, o tym, że zdobywamy koronę gór Polski? No tak, już widziałem was, wasze wyczyny. I wybierałem się na Lubomir, bo to jest niedaleko ode mnie, tam godzinka jazdy samochodem, ale niestety no, przeziębiłem się, no i kicha. Ojej. Kicha. Ale jeszcze trochę tych szczytów przed nami zostało. Mam nadzieję, że dołączysz do nas, przynajmniej na kilka z nich. No będę się starał. Jak tylko czas pozwoli, bo też mam dużo zajęć i do pracy chodzę i dziećmi i rodziną się trzeba zająć i dom trzeba oporządzić, całe podwórko, więc jak tylko się uda znaleźć jakiś weekend i będziecie akurat, to z przyjemnością dołączę. Oczywiście zapraszamy razem z całą rodziną. Chodzą z nami nie tylko osoby po transplantacji, ale również właśnie i rodziny, i przyjaciele. Chciałbyś coś jeszcze powiedzieć do osób, które czekają na transplantację lub są świeżo po? Do ludzi po chciałbym powiedzieć, że jeżeli jesteście po transplantacji, słuchajcie swoich lekarzy. Pamiętajcie o ograniczeniach. Człowiek po transplantacji dostaje takiego powera, jak już przestaje boleć ten mostek, czy ta rana cięta po transplantacji nerki, czy nie kuje w boku, nie boli mostek. I pamiętajcie, słuchajcie swoich lekarzy. Nie róbcie. Człowiek dostaje takiej siły, takiego powera, że wydaje się, że mógłby góry przenosić, pokonywać niesamowite kilometry. Jednak trzeba mieć z tyłu głowy pewne ograniczenie, że wystarczy. Jeżeli jakąś aktywność uprawiacie, nie bójcie się spocić. Dobrze jest poczuć trochę potu na karku. Jeżeli człowiek odpowiednio się dotlenia, wtedy organy lepiej pracują, organizm jest lepszy. A taki ładunek endorfin przed spaniem, nic nie działa tak dobrze na dobry sen, jak trochę wysiłku na świeżym powietrzu. A do osób, które czekają, to bądźcie dobrej myśli. Wasz organ na pewno się znajdzie. Zaufajcie lekarzom. Lekarze są fantastyczni, oni ratują życia mnóstwu osobom. Zaufajcie im, powierzcie im te swoje zdrowie, życie i na pewno wszystko będzie dobrze. Wyjdziecie z tego, wrócicie do domu, będziecie mogli jeździć na rowerze, chodzić na basen, zdobywać szczyty, uczestniczyć w koncertach, rozwijać swoje pasje. Oczywiście jak najbardziej dołączam się tutaj do tych słów, ale tak jak wspominałeś na początku, wszystko z umiarem, stopniowo, żeby się nie śpieszyć, nie przedobrzyć, konsultować się z lekarzami i przede wszystkim obserwować się, jak reagujemy na te zmiany i na nowości. Tak, zawsze podczas procesu rehabilitacji w szpitalu towarzyszą nam osoby odpowiednio do tego wykształcone. Zawsze można wziąć od takiej osoby telefon, zapytać się, czy to mogę, czy w takim tempie, czy mogę na przykład dźwigać jakiś ciężar po jakimś okresie czasu, ile tam mniej więcej kroków robić, ile kilometrów. Zawsze taka osoba służy radą, pomoże. Warto się zawsze zapytać. Świetnie, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że się zgodziłeś. Życzę oczywiście dużo zdrowia i mam nadzieję, że do zobaczenia. No, jak najbardziej. Jak tylko Bóg da, zdrowie będzie, odpowiednie warunki, to jak najbardziej zobaczymy się. Jak nie na jakiejś wyprawie z waszą fundacją, to może na biegu po nowe życie albo z okazji jakichś innych wydarzeń. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dziękuję. Cześć. Cześć, do zobaczenia.